No i się zaczęło. Wszyscy już uzbrojeni w skarpetki. No dobra, chyba jest ładnie. Nawet jest zamiecione, proszę Państwa. Naczynia pomyte. Ale jeszcze tu kieliszek został. To zaraz. Wszystko zamiecione. O, łatka, telefonik. Znowu będzie szukał. Hamaka dzisiaj nie przytwierdzamy. W obawie przed natarciem dzieciaków na niego, bo tu pewnie nie pojedynczo, tylko wszyscy naraz by się bujali. No i jeden hamak tak nam kiedyś załatwili. Więc dzisiaj sobie ten hamak darujemy. Mam się drewno suszy, jest po prostu bombowo. A na takie dni tutaj z tyłu powinna być mała lodóweczka, albo nawet z przodu. Taka zakamuflowana może jakimś frontem drewnianym. Tutaj na przykład parę stówek i można mieć schłodzone napoje przy sobie. No jak? Ja już się nie zabliżałam. Tak? Tak. A był psikany plakiem czy nie? Nie. To może później psikniemy jeszcze, nie? Ale. Tu jakie kaktusy są, kurde. Nie ma to tamto. Ekstra. Nagrzany bardzo jest? Cholera, no, jest. Gdzie Wetson? A froncik będzie taki. Tutaj zarąbiste leżaczki. Zobaczcie, jakie logo. Poznajecie? Już daj. Proszę bardzo. Ręcznik i wio. Dawaj, Łedziuś. A co to Klarze, nie dacie ręcznika? No co? To ona nie może na ręczniku? Jeszcze w swoje urodziny? No wiem, no ale ona jeszcze nie zjeżdżała na ręczniku. I co, nie podzielicie się z nią? No czemu wy tacy jesteście? Co? Co w domku? No poważnie, nie chcieliście jej dać ręcznika? No dobrze, słodnie. Dawaj, Krycha! Musisz skoczyć trochę niżej. Dobra. To bawcie się tu dobrze. Muszę odpocząć. Co ty, po czym? Kobito. A, trzeba bramę zamknąć. No i idę kosić z drugiej strony. Nie musisz. No jak to nie muszę? Chcę, żeby było ładnie przecież. No i co, masz urodziny dzisiaj, nie? Hej.
Jak ten prezent? Już oglądałaś? Na razie Matylda powiedziała, że mam zaczekać jeszcze. A, no dobrze. A na co? Na... To jeszcze? Nie, jeszcze nie dałaś? Czemu? Aha, no to kiedy będzie wrażenie? No dobra, no to nie chcę. Nie, no tylko przecież ja tylko pytam. Ale nie, pod kamerę. Pod kamerę, dobrze. Czerem. Dobrze, nagrywamy. Co ty tu dostałaś? Co to jest? Wiedziałam, że ci się wtedy skończyły, więc to kupiłam. Ekstra. A to co? Co to jest? Jakiś kosmetyk chyba. Aaaa, maseczka. Dobra. Cukierek to rozpoznaje. A co to tutaj jest? Ja! Ale piękna! Twoja własna! Ale ekstra! No wiecie co, w tym to wy może nie wchodźcie na tego dmuchańca, żeby sobie nie uszkodzić i żeby, no, żeby kogoś nie, bo no, to może być niebezpieczne, wiecie? No, żebyście się nie uszkodziły. Super prezenty, co Klara? No, jakieś buziaki czy coś sobie dacie? Co? Ekstra. Pięknie. Słuchajcie, otworzyłem bramę, ugryź jest zamknięty, nie? Muszę iść pokosić tam przed bramą, dobra? I zaraz kończę koszenie, dobra? Proszę bardzo, masz urodziny dzisiaj. Tylko proszę was, pamiętajcie o tych wszystkich rzeczach, dobra? Tak, na przykład patyczki do lodów, papierki, ok? Żebym nie musiał po raz kolejny tego zbierać, dobra? A tu kolejne gniazdo. Chyba było. Chyba jest opuszczone, bo tu napsikałem, nic stąd nie wyleciało, chyba że... Chyba, że tak im smakowało. No dobra. Ostatnia prosta. Tutaj pięknie wyschło, więc za dużo koszenia nie było, no ale trzeba było przejechać po całości, wiadomo. Teraz trochę przed bramą i nara. Jedziesz mi pomóc? Jadę na osiedle, na chwilę. Chodź. Pakuj się, baby. I jedziemy. Ugryź jest zamknięty, nie? Tak. No i bardzo dobrze. Co, ona otwarta jest? Tak. A, dobra. I już jesteśmy po robocie. Sprawdź tu, Władziu, czy się zamknie dobrze. No i jak? Sama chyba. No coś się rozregulowało, dobra. Coś się blokuje. No, ale ma tyle lat, że... I tak szacun, że jeszcze chodzi dobrze. Alright? Dobra, muszę sobie kroksiaki umyć po tym koszeniu. Wadek! Jest tu taka szczotka niebieska? Weź nam skołuj. No właśnie. Zawsze była. Amba Fatima była i nie ma. Dobra, nie ma jej, widzę. Chyba, że tu. Nie, też nie ma. Nie ma. Dobra, to muszę iść po inną. A Władziuś, to wiaderko idzie pod wieżdzie, nie? Pod wiatę. Pod wiatę, tak jest.
No. Jak wysoka chałupa, nie? Widziałeś, gdzie to gniazdo było? Tu jest. Widzisz? Ale na szczęście nic z niego nie wylatuje już. Dobrze, że to chociaż trochę spryskało. No, dobrze, dobrze. I dobrze mieć taką gaśnicę zawsze pod ręką. Dobrze, że kupiliśmy trzy. Tak. Czekaj, Wadziu, tutaj powinna być szczotka. O, i jest. Dobra. No i gicioreks. Jeszcze sobie wodę nagrzejemy. Ale tu ładnie. W czym? We wszystkim. Już wieszanie balonów, nawet wiązanie, już mam swój patent. Potem tylko jednym ruchem to wszystko ściągam. Nie ma odcinania, kombinowania. Aha. No. A to ja nie znam tego patentu. Poczekaj chwilę, bo gdzie ta tasiemka jest? Uważajcie tu na okulary. Już się nie wygłupiam z wieszaniem balonów wszędzie dookoła, to jest bez sensu. No. Potem to tylko brzydko wygląda, jak już pęknął. No tak. Tylko tu wieszamy, łatwo się tego pozbyć. Jasne. A Szyszka pęknął, to znalazł te okulary, czy nie w końcu? Nie wiem. Bo nawet jak pęk, bo tutaj jak coś... tu jakaś skinka leży, wiecie co? Tu pod tym. Wystawiłem te leżaki tutaj, żeby tam było więcej miejsca, nie? Wiesz co, jeszcze można tutaj. A dopiszesz mi do plusów posprzątanie tutaj? Właśnie, całości? Nawet swoim to powiedziałam, że bardzo ładnie posprzątałeś. To nawet zamiatanie było w ogóle, mycie wszystkiego i tak dalej. Patla, weź ty nie wieszaj, dobra? Bo ja bym chciała to po swojemu wieszać. A z tym drewnem to już tutaj w ogóle wszystko super wygląda. Jestem w ogóle zachwycona, że je mamy. No. Wczoraj już było przyjemnie, nie? Posiedzieć. Tylko tu nam się jakby co? Tu jest gruszka i... No to ja nie można się, ja jej się tym nie zajmuję, spalić. Wtedy. Muchaniec trochę krzywo stoi, wydaje mi się. A, muchaniec jest krzywo stoi? A, no ale... Lepiej zakotwiczony niż poprzednio, tak mi się wydaje. No, bezpieczniej dla... Dla ogrodu. Tak, dla ogrodu, no. Bo ostatnio, w zeszłym roku, było zalanie przez uszkodzenie rury. Wiesz co, kupiłam takie wafle na... Bo w końcu torta kupiłam. Małego takiego, truskawkowego. No. Ale czy to wystarczy? Bo nie chciałam... Ale oczywiście, że tak. Ta jest nawet dużo wygodniejsza. I są już pokrojone, no. No i ekstra. Tacki kupiłam, bo na mamy kiełbasy, mamy boczki jakieś tam w lodówce. Mhm. Git. Dobra. Mamy tam sporo różnych rzeczy. Dobra. Dla dzieci to nie wiem, ja się cały czas martwię, żebym miała dość napoi. To przecież delikatesy są pod nosem. Zaparkowałem go w cieniu, to już nie będzie. Śmieci wysprzątane, wszystkie tam z przodu. Super, a jeszcze nie, już nie chcę cię denerwować tymi pytaniami, ale... No. Ten domek, to jak dzisiaj go nie wywieziecie, to w poniedziałek będzie ciężko, bo wiesz, zrobi dym w przedszkolu i... No ale dzisiaj ja go nie mam czym, no musiałbym Karola znowu z tą lawetą. Poza tym ja już teraz, nawet jakbym chciał te fotele wyciągać, to busem już nie wyjadę, nie? Zarobiście. No. Jest ekstra. Podoba mi się ta ekipa, co przywozi te kochańce, bo tak. Są tacy bezproblemowi. No. Nie tak, że od minutki do minutki. A był tylko... taki jeden gość, pamiętasz? Tak. Nie skakać, nie naciągać, tak. Nie w ogóle tak, w ręcznikach. Nie tak, nie srak, tak. No. I na minutki. Na minutki. Oni przyjechali i dzisiaj... jeszcze sprawdzanie, czy nic nie uszkodzone, czy tak. Przestrzeganie. No dorośli mają nie wchodzić za w ogóle. Za dużo naraz też nie może wejść. W ogóle dorośli bo tam... się na szwach tam rozciąga, pamiętam. Boże, no wkurza mnie ten gość wtedy, ale no spoko, no może. Może robiłbym tak samo, nie wiem. Dobra, ja muszę sobie krokrzaki przemyć. Ja już. Sobie...